Co jest? Co jest? Czemu moje TVP nie działa? Czemu TVP nie działa? Ach, pewnie znowu zepsuł im się wóz transmisyjny. Muszę wysłać im nowy. WTF! 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 Siemano, klockowe świry! Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i powiem wam szczerze, ten zestaw jest taki, że mógłbym tutaj chyba intrami jechać bez końca. Ale może by nie być gołosłownym, to... Ty, typie! Co się znowu stało w tą szybę? Ktoś znowu do ciebie strzelał? No, mówiłem ci przecież, że ta dzielnica jest całkiem gównia. No bo naprawdę, moi drodzy, spotykamy się tutaj z... Nie dam rady, muszę jeszcze raz. Ej, ziomo, widziałeś? Dali nam drabinę jako nowy sprzęt do naszego wozu. Ciekawe po co? No bo jedziemy na Woodstock. No i co z tego? O, widać, że nie byłeś na Woodstocku. Aczkolwiek to mocno hermetyczny jednak żart, tylko chyba dla tych, co bywali na Woodstocku i bywali, widzieli, co tam po prostu się czasami odbywało. Moi drodzy, z czym my się tutaj się spotykamy? Nie, no nie mogę tak. Ej, ziomo, widziałeś? Wyrobiłem w tym miesiącu 300% normy. No, tylko się nie zes... Dobra, koniec, bo naprawdę intro tutaj mogłoby, moi drodzy, nie być końca, bo naprawdę nie wiem czemu, ale ten zestaw jest naprawdę dobry, moi drodzy. Z czym my się tu spotykamy? No jak wiecie, dwóch gości ładuje, to i to ja, jakaś szambiarka, jakaś czyszczarka, septic truck to się nazywa. Oczywistym jest, że niestety tutaj dzisiaj, no już za bardzo się tym zestawem nie nacieszymy, no bo... Czemu on ma takie coś? Przecież nie ma czegoś takiego w zestawie, to mnie też w ogóle ciekawi. No bo moi drodzy, tutaj przede wszystkim też Kobi wycofało się z serii Action Town. Skąd więc to mam, moi drodzy, szedłem sobie do Carrefoura po zupełnie inne rzeczy, patrzę, 25 zyli. No to mówię 25 zyli, no to kurde, no to kupić trzeba by być, żeby tego, moi drodzy, nie kupić, tak też stwierdziłem. To się zawsze przyda, za takie pieniądze to naprawdę to można, moi drodzy, jak prawdziwy Polak wyciągnął więc swoje 25 zł i kupiłem po prostu tę szambiarkę, czy tą. No może tyle, chociaż to też chyba szambiarka jest, no ale po prostu no, czyści te tojki, moi drodzy. Tojka zdecydowanie się przyda, czy to w mieście, czy w ogóle. 25 zł dwie figurki, a nawet 4, o czym, moi drodzy, zaraz. Jak wiecie, mocno ubolewam nad tym, że Kobi wycofało się ze serii Action Town, bo spójrzcie, no czy to było naprawdę złe, czy taki wóz do przewożenia więźniów był zły, czy takie oto rancho, taka farma była zła, czy takie, nie było to, moi drodzy, złe i bardzo mnie boli, że niestety Kobi się właśnie z tego wycofało i że jest tego... Znaczy, bywało coraz mniej, aż czasem się, moi drodzy, wycofało. Tak jak mówiłem, 4 figurki, ale co mnie w ogóle ciekawi, to tu w opakowaniu były jeszcze takie figi. Ja czasem tego typu figi znajdowałem w miksach i wypisaliście mi, że to jest Kobi. Ale czy wy macie pojęcia, o co tutaj w ogóle chodzi? Bo ileż tego pierwszego wyciągłem i to jest jakiś chłop śmietnik, w sensie tak wygląda, nie? Jakby to jakiś śmietnik. I mówię, no to jest powiązany, wiadomo, z tym zestawem, to jeszcze kumam, no ale to w sumie szczur. Szczury śmietnik, w sumie ma to jakiś sens. Ale czy to jest jakaś akcja, że były dodawane figurki losowo do zestawów Kobi? Czy co, czy jak, tym bardziej, że co mnie w ogóle dziwi, spójrzcie, on tutaj ma nogi typu Lego, czyli mimo wszystko można powiedzieć stare nogi, jakie robiło Kobi, przy czym oczywiście te figurki mają już nogi nowe, co zresztą ma też ten śmietnik. Tym bardziej mnie ta akcja ciekawi, jeżeli ktoś z was jest mi w stanie udzielić znanym informacji, to ja jestem po prostu zainteresowany odpowiedzią, będę czuł się lepiej, ale swoją drogą faktycznie bardzo ciekawe figurki, tylko nie ma ich na opakowaniu, więc miły bonus. Miły bonus czasem możemy znaleźć w Toy-Toyu, więc może sobie od niego, moi drodzy, zaczniemy. Bardzo ciekawe zaczepy, chociaż w żaden sposób niewykorzystywalne. W sensie domyślam się, że to wiecie, miał być jakiś łańcuch, który będzie ten tojek przenosił. No tutaj nic takiego nie mamy, on ma go tylko opróżnić, oczyścić. Niesamowicie podoba mi się ten kolor niebieski, nie jest taki klasyczny niebieski, no w Lego bym to nazwał Azure, moi drodzy. Co ważne, na kibelku mamy, no właściwie w ogóle tu nie mamy naklejek, co przecież na ogromny plus. Mamy taki oto nadruk, on jest świetnie wykorzystywalny. I powiem wam szczerze, gdybym coś z Lego kiblowatego budował, pewnie bym właśnie tych drzwi tam użył, no bo z Lego, znaczy na pewno pewnie gdzieś było coś podobnego, ale ja osobiście nie kojarzę. Gdy otworzymy sobie... Ej, ktoś się zamknął w środku. Serio, nie chciał się otworzyć. Ała, mój paznokieć. W środku spójrzcie, nawet mamy taki oto kibelek bez dziury, no ale wiecie, nie wymagają nie wiadomo czego. Fakt faktem, tutaj niesamowicie ciężko byłoby pewnie łapę włożyć. Spróbuję patrzeć, czy da się od góry. No w jakiś sposób dałoby się od góry, ale ten, tak widzicie, nie jest do tego raczej dostosowany. Nie jest to myśl architekta, by on właśnie był w ten sposób ściągany, by tam bawić się figurką. W związku z tym bardziej jest to do oglądania. No zupełnie inaczej niż w rzeczywistości.
tej rzeczywistości się właśnie wchodzić i nie chce oglądać coś w środku, niż do korzystania. Naprawdę niesamowite, szczególnie gdy jest to zamknięte. Kolejnym z elementów jest tutaj, no to coś do brania rzeczy, w sensie opróżniania. Co ciekawe, tutaj powinna być taka korbka, zresztą mam po to tutaj, żeby ją naprawiać, to koło, właśnie felgę od samochodu. Brakło mi tego w zestawie. No spotykaliście się kiedyś z tym, żeby wam brakowało klocków w zestawie kombi? Napiszcie mi koniecznie w komentarzu. No i moi drodzy, co tutaj bardzo ciekawe, spójrzcie. To jest w teorii jeden i ten sam żółty, jeżeli się nie mylę, a jakie ma różne odcienie. No razi mnie to po prostu w oczy. Chyba, że się mylę, co różne odcienie, ale nie powinny w życiu być. Tu widzimy tu podłączone, to też jakiś taki system. No i tutaj klapa, którą pewnie jak otworzymy, uwaga, wyleją się nieczystości, więc uwaga! Idzie prank, bro, bo tu nic nie ma, moi drodzy, też można, bo miałem kolejny pomysł z intro, ale już naprawdę, dobra, spokój będzie z intrami. Także tutaj takie coś, co ciekawe, jeżeli przyjrzymy się temu wozowi, no to on tak naprawdę służy do przewożenia tojka. Spójrzcie, tutaj ma nawet 4 study, które są do tego dostosowane, by ten tojek po prostu tutaj pasował i właśnie by go w ten sposób wozić. Oczywistym jest, że no to też w jakiś sposób możemy przetransportować, ale ewidentnie auto nie jest do tego dostosowane, bo spójrzcie, no nie pasuje nam to ni huhu, chyba żeby stało o tak, w ten sposób, no to jedyny jakby to można było wozić, ale wątpię, żeby tak się tym majtało, po prostu się w poziomie chyba jednak ściąga, a tutaj po prostu średnio, no w sensie albo się nie domyka, no nie jest tak średnio, po prostu jest to dostosowane do tego, tutaj mocny, jak widzicie, wytajlowanie, dwie belki po boku, które faktycznie powodują, żeby nam coś nie wypadło, gdybyśmy się doczepili drabina. Cały czas naprawdę serio zastanawiam się, po co ona tutaj jest, taka oto rura, niesamowicie podoba mi się tutaj rozwiązanie z tymi drzwiami, jest po prostu fajne, w sensie wolę to niż brak jakichkolwiek drzwi, nie? I tak na przykład spójrzcie, jak to jest fajnie zrobione, to tutaj nachodzi, więc nie wypada. Ma to pełno takich dziwnych kobi elementów, bym powiedział, jak właśnie chociażby lusterka. Kurczę, no fajnie może i to wygląda całkiem, chociaż boję się, że to jest zbyt cienkie i gdzieś tam przy zbyt ostrej zabawie czy zbyt szybkim odpinaniu można to po prostu połamać. Tak samo jak wycieraczki. Efekt na pewno wow. Ale no element jest taki, że no kurczę, no nie jestem pewny jego jednak trwałości. Początkowo jak wyciągnąłem z opakowania takie elementy jak to, mówię, co jest jakieś uszkodzone? Szczególnie to, mówię, nie? Bo to wiedziałem, że są takie cegły. No i właśnie, no kurczę, dziwię się, bo z jednej strony tutaj używamy tak samo tu takich elementów, no nie wygląda to moim zdaniem za dobrze. Początkowo myślałem, no dobra, takie kobi robi trójki, miastowe trójki, wiecie, żeby imitował jakieś cegły ukruszone czy coś, ale tu u góry mamy normalną tą trójkę i jest ok. Znów mi rażą tutaj te kolory. Nie, tak samo z tymi. Te elementy są w normalnych kolorach. Na przykład spójrzcie, tu mamy też taki ugryziony, a tutaj mamy taki zaokrąglony. No śmiesznie to po prostu wygląda. To wygląda jak, wiecie, takie lata, kurde, 90, gdzie każdy jeździ czym się po prostu tylko da i tu mu coś spadło, to wygniecione, a trudno i tak dalej. No myślę, że dzisiejsze standardy świata już są trochę inne. Już gdzieś te rzeczy są ładniejsze, lepsze, estetycznie niż takie pognicione i po prostu to mi się tutaj też trochę kłóci, ale wiecie, no może wjechali do złej dzielnicy, jak mówiłem z jednym z Inter. Bardzo niesamowicie podoba mi się też to, że spójrzcie, pomimo tego, że to miejsce, no Lego by tutaj nie mogło na to patrzeć, coś by tu musieli nakleić, kombi się powstrzymało, nie mieliśmy tu naklejek, nie ma żadnej rejestracji i ja takie coś zachwalam. Oczywiście w Lego nie musimy też naklejać, ale wiecie, no niesamowicie też spodobała mi się ta szyba i kurde, no z drugiej strony, tak jak mówię, kłóci mi się to trochę z tą estetyką, ale to wygląda naprawdę ciekawie, przy czym wolałbym takie szyby widzieć w innych wojskowych chociażby zestawach niż tutaj właśnie w takich miejskich, bo naprawdę to wygląda źle, no kurde, jak oni mają w tej pracy, nie, jakby tutaj ktoś do nich strzelał, czy coś im spadło, tutaj takie pognieciony, tu coś, no naprawdę, no współczuję chłopakom po prostu, jakimi wozami muszą jeździć, no jak taka po prostu praca, dwa miejsca dla osób tam kierownicy trochę źle przyszedłem, no właśnie, skoro powiedziałem osób, no to może im się przyjrzyjmy. Pracę bowiem mają nieciekawą, ten spójrzcie, w ogóle ta śrubka mnie bardzo ciekawiła, po co ona jest, to jest w ogóle element klocka. No tak, kombi ma wiele takich elementów nieklockowych, zaraz jeszcze do nich przejdziemy. No i typ faktycznie trochę wygląda jakby, no sam był z jakiegoś kryminału czy coś, czy bardziej jakieś prace tutaj społeczne odrabiał przy tej szambiarce. No nie powiecie mi, że to jest normalny typ, prawda, patrząc na tą minę, no ewidentnie jakiś kryminalista. No i jest całkiem spoko, na zielono ubrany, tu oczywiście wszystko jak na kombi przystało, tył niezadrukowany, to tak jest standard w kombi. No i drugi, taki już siwawy dziaduszek, widzimy tutaj, szkoda trochę, że to się różni kolorem ten pomarańcz od tego, że tego na druku nie da się zrobić tak dobrze, no ale cóż, moi drodzy, tak wygląda i druga figurka. No a teraz właśnie, powiedziałem trochę o nietypowych elementach, bo jestem naprawdę w szoku, ile nietypowych elementów ma kobie. Oczywiście fotele pomijam, czy te drzwi, ale tutaj ten skos, ta krótsza belka, spójrzcie, tutaj ten z zaczepem, ale podwójny, tutaj o, ten stożek całkiem inny, oczywistym jest, oni zupełnie jak blocki muszą się trochę różnić, chociażby elementami, by nie być posądzonymi o plagiat od Lego,
W związku z tym jest to zrozumiałe, ale wiecie, jest jakiś próg tej różności, a oni naprawdę jadą tutaj, można by rzec, po bandzie. Te lusterka, właśnie wspomniane wycieraczki, tutaj ten element dłuższy, tutaj było tych elementów więcej, jak budowałem, widziałem ich znacznie więcej. O, to jest chociażby czwórka, a nie dwójka, to też przede wszystkim warto tutaj zaznaczyć. No teraz jakoś tych elementów widzę po prostu mniej, no te cegły też już tutaj były przeze mnie wspominane, czy tutaj te, no naprawdę tutaj jest po prostu dobrze. A biorąc pod uwagę, że tak jak mówię, dałem za ten zestaw 25 zł, zestaw transmisyjny TVP, ale można by mu nadać naprawdę wiele innych też nazw, no to moim zdaniem ciężko się nie skusić. Jeżeli macie gdzieś Carrefour w swojej okolicy, polecam i sprawdzić, bo jeżeli nie macie Kobi, to jest super okazja, by się z Kobikami sprawdzić, jak wam leżą, czy wam pasują, pamiętając jednocześnie, że są Kobi sprzed kilku lat, w związku z tym one dzisiaj są jeszcze lepsze niż to, więc jeżeli te wam przypadną do gustu, to tym bardziej inne do gustu przypaść wam powinny, bo są lepsze, ładniejsze i lepiej się z nich buduje po prostu wszystko, jest tam ciekawsze. Chyba że szukacie właśnie Action Town, czyli serii City, no to tu niestety was nie pocieszę, bądźcie z tego wycofali, ale inne serie cały czas mają. No ale cóż, moi drodzy, dużo gadać. Na dzisiaj chyba czas kończyć. Oni mają swoją misję, TVP dzisiaj wiadomości ma, więc trzeba jechać, nagrywać, moi drodzy, dalej. A wy nagrywajcie, jeżeli nagrywacie na swój kanał, a jeżeli nie, to oglądacie moje filmy. Jeżeli nagrywacie, też oglądacie moje filmy i w ogóle. I tu macie teraz do nadrobienia moje filmy. I wam dzięki, że byliście dzisiaj. Zobaczymy wkrótce w kolejnych odcinkach. Bye!